Dla widzów turniej rozpoczął się sobotnimi eliminacjami i uroczystym otwarciem turnieju, kiedy to zaprezentowały się wszystkie zespoły biorące udział w imprezie. Tych i w tym roku nie brakowało. Najliczniej stawiła się zwyczajowo silna reprezentacja Ukrainy. Wśród krajów uczestniczących znalazły się również Czechy, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Węgry i po raz pierwszy Kazachstan. Turniej wsparło również 9 zespołów z Polski, w tym MKS Polonia Świdnica. Wysoką rangę imprezy zapewnia doskonała organizacja, nad którą od lat czuwa Daniel Perski, dyrektor turnieju. Staramy się zawsze tą imprezę dopinać na ostatni guzik. Rozpoczynamy już pracę późną jesienią, to jest kilka miesięcy wcześniej, żeby powoli wszystkie elementy, które się składają na organizację tego turnieju, podopinać. Wcześniej są załatwione, rezerwowane noclegi, zakwaterowania, wyżywienia, robimy, zamawiamy puchary, medale. Także po prostu 2 tygodnie przed imprezą już wszystko jest gotowe i oczekuje tylko na uczestników. Wielki szacunek jest w stronę pana Daniela Perskiego, który naprawdę sercem i duszą jest oddany tej organizacji. Turniej w Świdnicy na tle innych turniejów wypada naprawdę celująco, bym powiedziała, na szóstkę. W sobotę 26 maja odbyły się eliminacje, które ostatecznie wyłoniły 8 zespołów w każdej konkurencji i grupie wiekowej. Efekt? W niedzielę od godziny 10 trwały finały, po których rozpoczęła się dekoracja zwycięzców. Pierwsze miejsce w kategorii paryżeńskie seniorek zdobył zespół AZS AWF Katowice. Kategoria żeńskie pary juniorek należała do Ukrainy. Paryżeńskie 11-16 lat to zwycięstwo Holandii, a męskie pary seniorów ponownie Ukrainy. Ukraina przodowała także w przypadku męskich par juniorów. Kategoria pary męskie 11-16 lat należała do Niemiec, a mieszane pary seniorów do Holandii. Mieszane pary juniorów oraz pary 11-16 lat to ponownie Niemcy. W kategorii żeńskiej grupy seniorek zwyciężyła Ukraina, podobnie jak w przypadku juniorek i grup 11-16 lat. Ukraina to także zwycięzcy w kategoriach męskiej grupy seniorów, juniorów i 11-16 lat. Wychowankowie klubu MKS Polonia Świdnica, obecni mistrzowie Polski, Michał Skowron oraz Jonas Alhadat, startując w kategorii męskie pary seniorów, zdobyli srebro. Najwyższy poziom reprezentuje reprezentacja Ukrainy, jak zwykle. Jest to zresztą czołówka światowa, ale już i niektórzy ich też doganiają, bo na przykład po raz pierwszy zespół z Azji do nas przyjechał, czyli Kazachstanu, i wcale dużo nie odbiegają właśnie od zespołu ukraińskiego. Cieszy mnie, że na przykład zespoły Holandii pięknie poszły w górę, poziom reprezentują również już średnio europejski, no i niektóre zespoły niemieckie także. Niemcy uczyli się kiedyś od nas, teraz my składamy im szacunek, bo będziemy się od nich uczyć. I ogólnie naprawdę był to turniej na bardzo wysokim poziomie sportowym. Tradycyjnie po uroczystych dekoracjach najlepszych zawodników podziękowano także w sposób szczególny najliczniejszym reprezentacjom.